Halo, halo, witam was serdecznie. Kolejna kariera, New Star Soccer 3 i wracamy do zmagań Jerzego Kruszczyńskiego w walce o światowy prymat, o piękne kobiety, szybkie samochody i kupę pieniędzy oraz o prestiż, zwycięstwa, puchary, medale i chwałę nie tylko dla niego, ale też dla jego klubów i reprezentacji Polski, mam nadzieję. A póki co jesteśmy w drugiej lidze polskiej, w Lechii, a właściwie Lechio Gdańsk, bo tutaj być może już zauważyliście, na przykład jest Jagiellania też, KRZO, oni tak poprzekręcali te nazwy, no nie wiem, może o licencję chodzi, chociaż kto by się tam w Polsce o licencję jakąś upomniał, myślicie naprawdę, że jakaś Odra Opole by wysyłała do New Star Games jakieś, czy do niezbędnika komputerowego jakieś protesty, pisma prawnicze, że o, wykorzystaliście naszą nazwę, a nie wykupiliście, może FIFPro się tym zajmuje jakoś odgórnie i musieli to zrobić, no okej. W każdym razie w przypadku Polskiej Ligi bardzo jesteśmy poszkodowani, ponieważ no te nazwy są nie do przyjęcia. Podbezkidzie. Polenia Bytom. No okej, okay, whatever. Dobra, my jesteśmy w Lechio Gdańsk, ale będę mówił Lechia, bo wszyscy i tak wiedzą, że jest to Lechia. Zapomniałem sobie zapisać, więc zapiszemy sobie tą karierę, żeby mi się tu nic nie wykrzaczyło. Zapisz Lechio Gdańsk, Jerzy Kruszczyński. No i mamy tak, jakie tutaj mamy opcje? Mamy turnieje, sobie możemy zobaczyć tabelę, spotkania, które nas czekają, gdzie jest nasze drogie Lechio. U siebie na wyjeździe. No, gramy z Górnikiem Polkowice na wyjeździe 12 sierpnia. W pucharze, kurczę, mogłaby się drużyna, którą gram, podświetlać, to by troszkę ułatwiło, a tak to mi się tutaj nawet szukać nie chcę w tym drobnym maczku. No okej. Okay. Nie wiem, widzicie gdzieś Lechio Gdańsk? Jeżeli widzicie Lechio Gdańsk... A jest, dobra. Ze Śląskiem Wrocław. No i tu mamy Milan Blue, to podejrzewam jest Inter, London Blues, Lille, Oporto. Oporto to jest pewnie Porto. No poradzimy sobie jakoś z tym omijaniem licencji. I tutaj mamy European Continental Cup Qualifiers, moi drodzy, czyli no, eliminacje do Euro, jakby na to nie patrzeć. Wydaje mi się, mam przeczucie graniczące z pewnością, że w tej starej wersji mieli wywalone na te licencje i to jakoś normalnie wszystko tutaj były nazwy drużyn i w ogóle nawet nie wiem, czy logotypów nie było, słuchajcie, tak mi się kojarzy coś, że nawet logotypy były, ale że już oficjalnie to wydali, nie, może ktoś się przyczepił, bo ja pamiętam, że logotypy były, może nie w Polsce, ale w innych ligach niektórych były, przepraszam, muszę sobie kaszlnąć. Jak widzicie, Polska w grupie z Niemcami, Słowacją, Macedonią, Armenią i Andorą. No myślę, że nasz młodzian tutaj nie wystrzeli w górę, tym bardziej, że gramy na poziomie ekspert. Przypominam wam, więc to będzie trudne zadanie. Myślę, że nasz młodzian nie wystrzeli aż tak w górę, żeby groziło nam tutaj granie w tych eliminacjach już w reprezentacji, ale będziemy śledzić losy biało-czerwonych. Statystyki. No tu nasz Jerzy Kruszczyński. Ranking kiepski, szacunkowa wartość 20 tysięcy, no już zawsze to 20 tysięcy, a nie 20 piłek. Urodził się w 89 roku, a więc ma ile? 16, 17 lat, coś takiego, 17. Aktualna forma, jeszcze nic nie zagraliśmy, no tutaj będziemy sobie śledzić nasze statystyki, lalala, punkty, poprzednie kluby, zapis kariery, wszystko elegancko podane jak na tacy. Relacje. No i tutaj mamy taki sobie panel i tu mamy tak menadżer i relacje z różnymi koledzy z drużyny, sponsorzy, media, rodzina, kibice, dziewczyna, przyjaciele. Dziewczyny chyba na razie nie mamy, bo o coś też chodzi. No moi drodzy, będziemy mieli różne decyzje do podjęcia w tej grze i będą one wpływać na nasze relacje. No i fajnie mieć dobre relacje z drużyną i z kibicami, ale jak będzie na tym cierpieć rodzina i przyjaciele, to też nam będą spadać, będziemy różne punkty i rosnąć. No i media, no i... No i a menadżer to też ważna relacja, no bo tam wiadomo, sponsorzy, kontrakty i te sprawy. Wydatki. Wydatki mamy tak. To są zakupy, które możemy sobie robić. Ogólnie dom i rozrywka. No mogę sobie kupić płytę CD na razie, bo mam 1000 mamy w banku. Koszty utrzymania miesięczne to 100. No fajnie było nie zbankrutować, bo mam nadzieję, no chyba z tego co pamiętam, ta kariera, jak zbankrutujemy, to się nam też kariera kończy w ogóle. DVD sobie mogę kupić, gra wideo. O, w tym starym New Star Soccer to było, tutaj były fajniejsze te zdjęcia, a tu mamy tylko takie jakieś ogólne pierdołowate obrazki, więc ta gra nie jest wizualnie aż tak atrakcyjna jak tam. No ale okej, no jak widzicie, meble antyki to jest najdroższe, co sobie możemy kupić, no ale to takie spełnianie zachcianek, ale fajnie to mieć, bo to zawsze boostuje. Mamy też pojazdy, rower, lotina, łódź na ryby,
No niestety też nie pokazują się zdjęcia prywatne odrzutowiec. No i jak się będziemy bogacić, to będziemy sobie kupować różne rzeczy, bo nas będzie stać. Na razie nas stać na rowera. Znaczy, to nie jest rower w sensie Land Rover, tylko to jest rower w sensie rower, taki wiecie. No, z dwoma kołami, pedałami i szprychami i łańcuchem. Więc na razie sobie to możemy kupić, ale ja nawet nie chcę ryzykować. Przedmioty specjalne, one się będą pojawiać, ubrania, biżuteria, no to też możemy sobie ciuszki kupować, wydawać na różne rzeczy i w ogóle tu będziemy gromadzić skarby. No bogactwo, ogólnie bogactwo będzie na całego. Mamy też nieruchomości, no bo gdzieś trzeba mieszkać na razie, nam, nie wiem, jakiś tam klub wynajmuje, jakiś tam trzeciorzędny apartament z karaluchoszczurami wielkości stopy. I grzybem na ścianie, ale mam nadzieję, że już wkrótce zarobimy jakieś pieniądze w tym sezonie, będziemy sobie pozwolić chociaż na samochód kempingowy. Stajnia, moi drodzy, stajnia, bo możemy sobie też konie kupować. Jak kto bogatemu zabroni, jak już nie będziemy mieć co z hajsem robić, to sobie będziemy, kurczę, konie kupować. No, daj nam Boże zdrowie, żebyśmy do tego. A i też innym możemy kupować. No bo wiecie, jak na przykład rodzina będzie na nas zła, że nie ma nas w ogóle w domu i nas nie widują, no to co? Kim tutaj jakiś, nie wiem, przyrząd do ćwiczeń, albo przenośny odtwarzacz CD i już rodzina zadowolona. No i tak to generalnie działa. Przyjaciele, dziewczyna. Także tak to wygląda. Oprócz tego mamy jeszcze coś takiego jak kasyno, no więc możemy tą gotówkę pomnażać, moi drodzy, również w kasynie. I co więcej, w tym kasynie to mamy i ruletkę, i owocówki, od których się możemy uzależnić, i oczko możemy sobie zagrać. Także no jest w co grać, słuchajcie. I generalnie jakby o co w tej karierze też chodzi. Zachęcam Was do tego, żeby podpowiadać mi w komentarzach jakby kierunki, w których mam działać. Bądź niech to będzie kolejna interaktywna po Overwatchu kariera, gdzie też będziecie uczestniczyć. I zobaczymy jeszcze, jak to się rozwinie. Czy będziecie uczestniczyć na zasadzie, będę Wam zostawiał jakąś otwartą decyzję do podjęcia. Być może tak będzie, ale też możecie mi podpowiadać na przykład, ej, idź do kasyna i zagraj. Spróbuj tam za 200 zainwestować, żeby na przykład w owocówki, i zobaczymy, co się stanie. I możecie mi radzić, możecie mi rzucać w komentarzach takie rady. Ja będę się starał, oczywiście, tak, żeby tej kariery nie zabić. No, jak pójdę, zagram sobie teraz, postawię na czarne 1000, to pewnie przegram i koniec kariery. A oprócz tego są jeszcze wyścigi konne, także tutaj hazard można uprawiać na wiele sposobów. I z tego, co pamiętam, wyścigi konne to jest bardzo dobra. Moi drodzy, okazja do tego, żeby zarobić troszkę gotówki szybko i w miarę bezpiecznie. Można tu też przegrać, ale zazwyczaj powiem Wam szczerze, że z tego co pamiętam, miałem kiedyś jakiś patent, że dość sporo na tych wyścigach konnych i trzeba będzie do tego wrócić. Kiedyś sporo w tej grze na wyścigach konnych zarabiałem i trzeba będzie chyba do tego wrócić. Zobaczymy. Dobra, także tak to wygląda. Wydatki. Relacje już widzieliśmy z turnieju. No, mam jeszcze przy tego zdrowie. No i tu mamy wiarę w siebie, to jest bardzo ważne. Uzależnienie od hazardu, jeżeli będziemy dużo grać, to uzależnienie nam będzie rosnąć. Alkohol też, tak. Możemy sobie kupić kilka drinków i narkotyki też, bo na przykład tu jest energia i to jest ważne, bo jak będziemy mieć mało energii, no to wtedy środki dopingujące i ciach, energia skacze, nie? Wiecie jak jest. No, jak widzicie, ta gra, mimo tego, że jest bardzo, bardzo prosta, tak naprawdę oferuje sporo różnych takich ciekawych zagadnień, których na przykład w FIFA nie znajdziecie, przynajmniej tak mi się wydaje, bo ja nie grałem w te tryby jakieś, no, te nowsze, ale tam generalnie to się gra mecze i strzela bramki i zdobywa punkty, umiejętności, a tutaj no, oprócz tego się jeszcze bogacimy, wchodzimy w związki, mamy interakcje międzyludzkie, a co więcej, możemy też poprowadzić naszą karierę jak w prawdziwym życiu, możemy być takim Robertem Lewandowskim, który po prostu sałateczka na kolację, pięć zbilansowanych posiłków i przed spaniem jeszcze tam brzuszki, żeby się dobrze spało, a rano pobudka i biegamy i nigdy tak naprawdę nie przestaje być piłkarzem, a możemy być takim, nie wiem, Polem Mersonem, może pewnie starsi, no okej, to Paul Merson to jest, starsi wiedzą o co chodzi, a dla młodszych przykładem takiego piłkarza, który się stoczył, to może być, nie wiem, Dawid Jańczyk na przykład. Może być Dawidem Jańczykiem albo Polem Mersonem i po prostu chlać i uprawiać hazard i na najebanym sobie grać na przykład mecze, jak za dawnych dobrych lat w polskiej lidze się grało i w angielskiej zresztą też, bo słuchajcie, Paul Merson to w ogóle na Mistrzostwa Świata we Francji na Rauszu z reprezentacją pojechał i chyba nawet tam zagrał jakiś mecz w ogóle z Tunezją czy coś, no nieważne. No, w każdym razie polecam książki tych panów. Znaczy Jańczyk jeszcze nie napisał, ale to kwestia czasu, bo przecież za coś trzeba żyć. Ale Merson napisał fajną książkę o tym, jak się stoczyć
Andrzej Iwan też napisał fajną książkę o tym, jak się stoczyć, a jednocześnie być bardzo dobrym piłkarzem w Polsce, szanowanym. Okej, okay, nie będziemy tutaj się rozkręcać. No i trening, bo trening, moi drodzy, darmowy trening. Zaraz zobaczymy, co to jest. No, okay. Trening nam też pochłania energię, ale jednocześnie pozwala zwiększać sobie punkty. I tu sobie my możemy... Darmowy trening, co to jest? Że nie zabierze mi energii? Aha, darmowy trening to jest na zasadzie... Aha, rób co chcesz, czyli... No, jak widzicie, tutaj możemy sobie przetestować umiejętności i ogólnie zapoznać się z gameplayem tej gry. Nasz Kruchy, pseudonim Kruchy. Ach, kurczę, już tutaj takie ładne zagranie, ciekawa piłka. No jest na razie wolny ten piłkarz i... Ale proszę, brameczkę idzie strzelić, jak się dobrze przyłoży. Tak, wuja tutaj zainwestował w szybkość Kruchego, to i brameczkę można strzelić. Goalkeeper jest taki, że będzie bronił, ale... Ach, minimalnie obok. Dobra, dawaj jeszcze jedną i będziemy z tego... Piłki 46. To jest wolny trening po prostu. Wolny trening z bramkarzem Lechii Gdańsk. A, ale tutaj sadzimy brameczki jedną za drugą. Dobra, wyjdź z treningu. Dobra. Graj. Okazja do dodatkowego treningu, ponieważ mamy wolne, no to sobie potrenujemy coś, jak myślicie co. Ja myślę, że... Siła... Wytrzymałość, szybkość. Ja myślę, że tą szybkość trzeba by... Coś mi tu jakiś moskit chyba lata w ogóle. Myślę, że tą szybkość wypadałoby potrenować. Aha, i to tak po prostu działa. Na zasadzie jeb, 30% energii. Myślałem, że będzie się to wiązać też z jakimiś... no okej, okay, dobra, jest okej. Okay. Graj. I znów mam okazję do dodatkowego treningu, bo liga dopiero za 2 dni, ale mam 80% energii i nie do końca chcę, no to nie będę trenował. Dobra, mamy pierwszy mecz, moi drodzy. I jedźmy z tym koksem. Polkowice, Lechia Gdańsk. Pogoda piękna, słoneczna. Zaczynamy drugą ligę. Jak widzimy tutaj, to są Polkowice, a Lechia? Jest Lechia. I jest Kruchy! Słuchajcie, będzie okazja na debiut, 17-latek wpada do składu. Tutaj widzimy nazwiska też poprzekręcane wszystkie. Ale paru myślę, że tutaj rozpoznam, a resztę to będzie problem. A to na przykład jest Sławomir Wojciechowski, a to jest Grzegorz Król. A propos właśnie zawodników, którzy też troszkę mieli problemy w karierze. Nieważne. Jest w składzie Kruszczyński, jest nasz Kruchy, więc... Będzie okazja. Czy ja mogę tutaj mieć wpływ na taktykę? Nie, to trener ustala raczej. Więc będzie okazja zadebiutować w tym meczu z Górnikiem Polkowice. No to jedziemy. Myślałem, że będę zaczynał na ławce rezerwowych, ale nie. Trener stawia na młodych. Dał szansę Kruchemu. No i jak to się teraz potoczy, okazja do tego, żeby tutaj z wielką piłką wystartować. No, pierwsze podanie, tutaj próba zagrania do Kruchego. Musi uważać, żeby nie spalić. Teraz jest dobra piłka do Kruchego. Kruchy. Znalazł tutaj Króla. Król w trudnej pozycji. No nie nadąża jeszcze Kruszyński. Teraz prosi o piłkę, ale nie doczekał się jej. I Polkowice. Dobrze tutaj. Kontrolują grę. Dobre zagranie do Kruszyńskiego. Ten oddaje strzał na bramkę. Jeszcze będzie szansa. I jeszcze świetnie odebrał piłkę Kruszyński. Polkowice. Teraz dobra piłka do Kruszyńskiego. Próbował zagrywać. Jest Wojciechowski. Ładnie tam się pokazuje na pozycji Kruszczyński. Przydałoby się zagranie, ale tymczasem do Króla ta piłka. Niestety wybijają gracze z Polkowic. No i teraz będzie okazja dla gospodarzy. Świetna szansa, ale... Daj mi tą piłkę. Daj mi tą piłkę, gościu. Niepotrzebnie troszkę Król tutaj w ciemno. Nieporozumienie z Kruszczyńskim. Szostek. Z kolejny tutaj próbują niepokoić Murdza, ale ten strzał wysoko nad bramką. Próbuje się pokazywać cały czas tutaj. Kruszczyński do gry. Jest aktywny. Teraz musi uważać, żeby nie spalić, ale... Niestety był tam na spalonym chyba Kruszczyński. Był na spalonym, po prostu mu nie podali. Wojciechowski. Dobra piłka teraz do Kruszczyńskiego. Minął się z nią jednak. Ach, prawie przejął tą piłkę Kruszczyński.
troszkę bez pomysłu Lechia na grę w tym spotkaniu. Wszystko to się na takich długich piłkach opiera. Pęczak czeka na podanie. Kruszczyński. Jest Wojciechowski, jeden z bardziej doświadczonych graczy Lechii Gdańsk. No i teraz okazja, Król. Jest tam Kruszczyński. Prosi o podanie. Fatalnie to Król zrobił i pada łupem obrony ta piłka. I teraz będzie okazja dla Kruchego. Traci tę piłkę, ale jeszcze Lechia i Wojciechowski. Nie, nic z tego. Przydało się przedłużenie. Ależ groźna okazja teraz dla Polkowic. No i to mogło być 1-0. Nie żartują tutaj gracze Górnika Polkowice. Król teraz okazja do tego, żeby zagrać coś z Kruszczyńskim. Kruszczyński, Król, Król traci tę piłkę niestety. A Kruszczyński fauluje. Nie miał wyjścia, zaryzykował. Odważnie Lechia. Jeszcze szansa. Przejmuje teraz piłkę Kruszczyński. Chyba był faulowany. Jest to... A teraz szansa! Grzegorz Król. No i radzi sobie Lechia. No mało to były atrakcyjne zawody w pierwszej połowie. Powiem szczerze, niewiele pokazał Kruszczyński. Niewiele pokazała Lechia. Niewiele pokazały też Polkowice. Posiadanie piłki, no pół na pół. Strzały raczej Polkowice. Mam jeszcze energię. No i na razie trener nie zmienia mnie, więc jest szansa, że w drugiej połowie będę miał jeszcze jakąś okazję. No nie jest łatwo, nie jest łatwo. Piłkarz jest póki co bardzo, bardzo wolny. Teraz się fajnie tutaj ustawiał na pozycję, ale porusza się jak mucha w smole, dlatego ciężko mi dojść do jakiejś... Trzeba będzie chyba jednak szybkość trenować na początek. Myślę, że to będzie kluczowa cecha. No teraz tutaj jestem totalnie na spalonym. Szostek Wojciechowski. Wojciechowski mógłby tutaj znaleźć Kruszczyńskiego. Szuka go Wojciechowski usilnie, ale ten dobrze kryty tutaj szczelnie, ten młody napastnik. Dzisiaj obstawiony przez obronę niczym stary Wyga, którego należy się bać i pilnować, ale... Ograny tutaj Kruszczyński jak dziecko, na te błędy młodości, ten brak doświadczenia. Jeszcze to wszystko trzeba mu wybaczyć, ale szuka piłki, szuka, stara się tutaj grać, stara się wychodzić do podań przeciwników, swoich kolegów z drużyny, ale niestety jeszcze widać, że młody, nieopierzony i niedoświadczony do końca zawodnik w ataku Lechii Gdańsk. Jest na celny ślizg. Ależ bramka! No. Murdza autorem fantastycznego teraz gola. Myślę, że warto zobaczyć powtórkę. Przepiękne uderzenie zza pola karnego, za kołnierz bramkarza Lechii Gdańsk. No i skutki opłakane. Przegrywają. No nie najlepszy to debiut Kruszczyńskiego. Nie będzie dobrze wspominał tego spotkania. Sporo pracy jeszcze przed tym młodym chłopakiem, by zadomowić się w tej dorosłej piłce. Zdolny junior dostał dzisiaj szansę od trenera. 70 minut już na boisku. Zaufał mu szkoleniowiec Polkowic. No i może teraz Kruszczyński. Kruszczyński idzie sam. Próbuje tutaj uderzenia z dystansu, ale niestety strzał ten jest niecelny. Brawo za próbę, brawo za odwagę. Ale niestety nie był to celny strzał. No i to był ostatni akcent Kruszczyńskiego. Został zmieniony w 74 minucie. Także przyspieszymy sobie ten mecz już do końca, bo nie ma nas na boisku. Zobaczymy, czy Lechia bez Kruchego zagra trochę lepiej. Ale ogólnie chaos tutaj w gdańskiej drużynie panuje i mają przewagę gospodarze. Ta próba szostka kompletnie nieudana. Ogólnie zespół też nie zagrał tego meczu najlepiej. Ja zagrałem raczej kiepskie zawody, no ale tak jak mówię, też cały zespół jakoś się wybitnie nie popisał. Więc nie była to tylko moja wina.
No i przegrywamy z Polkowicami niestety na inaugurację sezonu 1-0, także pierwsze śliwki robaczywki, nie był to udany debiut. Starałem się, walczyłem, ale no jeszcze trzeba pracować na treningach i jeszcze trzeba dużo, dużo pokory, dużo, dużo potu i krwi tutaj, żeby... I łez też pewnie, żeby coś z tego było. Także na razie to wszystko przede mną. Także moi drodzy, myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Popatrzę tylko kontrolnie. No, mamy 21 minut, także myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. To był drugi odcinek kariery Jerzego Kruszczyńskiego w barwach Lechii Gdańsk. Widzieliśmy debiut, zaznajomiliśmy się tutaj mniej więcej z interfejsem gry, także zapraszam na kolejne spotkania. Będę trenował, będę pracował nad tym, żeby w końcu zagrać lepszy mecz. 17-latek, wszystko przed nim, ale jego wartość z racji debiutu już wzrosła dwukrotnie i w banku mamy też dodatkowe pieniądze. Nie wiem za co, ale są. Więc okej, do zobaczenia w następnym odcinku. Kolejna kariera, New Star Soccer 3.